Zanim jeszcze umilkły strzały kampanii wrześniowej 1939 roku, z inicjatywy zarówno władz wojskowych, jak i na skutek samorzutnych inicjatyw, zaczęły powstawać pierwsze struktury organizacji konspiracyjnych oraz grup partyzanckich. Tworzyli je oficerowie Wojska Polskiego, którzy nie zdołali przebić się na zachód, uniknęli niewoli i chcieli kontynuować walkę. W sumie tuż po klęsce wrześniowej powstało w kraju około 300 organizacji konspiracyjnych. Działały one głównie lokalnie i ze względu na brak doświadczenia w działalności podziemnej większość z nich została szybko wykryta i zlikwidowana przez Niemców. W Polsce nie doszło do kolaboracji z Niemcami na większą skalę. Stosunek hitlerowców do Polaków, wysiedlenia, terror i eksterminacja umacniały wolę oporu. Jednym z pierwszych oddziałów partyzanckich była jednostka stworzona przez majora Henryka Dobrzańskiego, który przyjął pseudonim Hubal. Jego oddział liczył około 300 ludzi i składał się z żołnierzy, którzy nie złożyli broni. Działali oni w mundurach Wojska Polskiego i podlegali wojskowej dyscyplinie, przez co zyskali duże poparcie miejscowej ludności. Niemcy dopiero po zakrojonej na szeroką skalę akcji pacyfikacyjnej wpadli na trop, a następnie pod Anielinem w dzisiejszym województwie łódzkim rozbili oddział Hubala. W walce zginął sam dowódca. Odmienne warunki panowały na terytoriach opanowanych przez Sowietów. Tam ludność białoruska, ukraińska, część polskiej oraz żydowska współpracowały z okupantem. Decydowała o tym skuteczna propaganda sowiecka oraz przekupstwo. W efekcie tego nie było sprzyjających warunków do tworzenia konspiracji, a powstające struktury były bardzo szybko likwidowane przez NKWD. 27 września 1939 roku w Warszawie, tuż przed kapitulacją stolicy, na rozkaz marszałka Rydza Śmigłego powstała pierwsza ogólnopolska organizacja konspiracyjna Służba Zwycięstwu Polsce, a na jej czele stanął generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Miała ona prowadzić działania konspiracyjne oraz przygotowywać się do powstania zbrojnego. Jedną z pierwszych akcji był nieudany zamach na Hitlera w październiku 1939 roku, kiedy odbierał on defiladę wojsk niemieckich w Warszawie. Po ukonstytuowaniu się rządu na emigracji chciał on również przejąć kontrolę nad konspiracją w kraju. Dlatego 13 listopada 1939 roku utworzono Związek Walki Zbrojnej. Komendantem głównym mianowano przebywającego we Francji Kazimierza Sosnkowskiego. Natomiast organizacją w okupowanej przez Niemców Polsce kierował pułkownik Stefan Rowecki, pseudonim Grot. 14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej przekształcono w Armię Krajową, podkreślając w ten sposób jej ogólnopolski charakter. Latem 1944 roku organizacja liczyła 400 tysięcy żołnierzy, w tym 100 tysięcy w oddziałach partyzanckich, co czyniło ją największą organizacją konspiracyjną w Europie. Działalność ZWZ, a później AK, koncentrowała się wokół akcji propagandowych, na działaniach wywiadowczych, sabotażowych oraz dywersyjnych. Akcjami propagandowymi w postaci zamieszczania napisów na murach czy rozrzucaniem ulotek zajmowały się Szare Szeregi, czyli Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego. Sabotaż organizowano w zakładach pracy i polegał on na uszkadzaniu maszyn, narzędzi czy celowemu wykonywaniu pracy tak, by wytwarzać produkty wadliwe lub złej jakości. Akcje dywersyjne prowadził KEDYW, czyli Kierownictwo Dywersji. Między 1942 a 1944 rokiem zorganizowano ponad 3200 akcji na liniach kolejowych, mostach, pociągach czy dworcach. Pierwszą z nich była przeprowadzona w październiku 1942 roku akcja Wieniec, w trakcie której udało się na kilka godzin sparaliżować ruch na całym warszawskim węźle kolejowym. Polskie państwo podziemne miało zorganizowane własne sądownictwo, które wykonywało wyroki nie tylko na Niemcach odpowiedzialnych za mordy na Polakach, ale także na tych spośród Polaków, którzy współpracowali z okupantem. Wyroki wykonywane były przez żołnierzy KEDYW-u. Najsłynniejszą tego typu akcją był wykonany 1 lutego 1944 roku udany zamach na Franca Kuczerę, nazywanego Katem Warszawy. On to po objęciu we wrześniu 1943 roku stanowiska dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski wprowadził nieznaną wcześniej falę terroru na ulicach miasta. Szacuje się, że tygodniowo z jego rozkazu w licznych łapankach i towarzyszących im egzekucjach ginęło około 300 mieszkańców miasta tygodniowo. Zamach na niego przeprowadził specjalny oddział KEDYW-u o kryptonimie Pegas. Polskie oddziały starały się również odbijać z więzień przetrzymywanych żołnierzy podziemia.
Do najsłynniejszych tego typu przedsięwzięć należała akcja pod warszawskim Arsenałem, która miała miejsce 26 marca 1943 roku, a w jej wyniku odbito z rąk gestapo Janka Bytnara, pseudonim Rudy. W wysiłku zbrojnym państwa podziemnego dużą rolę odgrywała działalność wywiadowcza. Zdobywano informacje o niemieckiej produkcji zbrojeniowej na terenach okupowanych, badano przemieszczanie się oddziałów niemieckich szlakami kolejowymi. To również wywiad AK zlokalizował tajny niemiecki ośrodek badań i produkcji w Pineminde na wyspie Uznam, gdzie pracowano nad samolotami pociskami V1 oraz rakietami V2. Również dzięki Polakom w ręce Brytyjczyków wpadła kompletna rakieta V2, zdobyta w akcji Armii Krajowej, a potem przewieziona samolotem na Wyspy Brytyjskie. W celu zwiększenia skuteczności działania oddziałów konspiracyjnych, władze emigracyjne zorganizowały akcję przerzucania do Polski specjalnie przygotowanych do działań dywersyjnych żołnierzy. Określani oni byli mianem cichociemnych. W sumie do kraju zrzucono ich 316, w tym jedną kobietą. 103 z nich zginęło walcząc z Niemcami. 9 zamordowali po wojnie komuniści. W trakcie walki z okupantem zginęło około 60 tysięcy żołnierzy podziemia. Największym sukcesem Niemców w walce z polskim podziemiem było aresztowanie w czerwcu 1943 roku komendanta Armii Krajowej generała Stefana Roweckiego, pseudonim Grot. Jego następcą został generał Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur. Polskie podziemie było mocno zróżnicowane. Powodem tego stanu rzeczy był fakt, że właściwie wszystkie polskie partie polityczne przeszły do podziemia i zaczęły tworzyć własne struktury konspiracyjne oraz zbrojne. Ludowcy utworzyli bataliony chłopskie, które działały na wsi i broniły chłopów przed rekwizycjami, pacyfikacjami czy przesiedleniami. Socjaliści utworzyli Gwardię Ludową Wolność, Równość, Niepodległość, która najsilniejszymi strukturami dysponowała na Górnym Śląsku i Zagłębiu. Nacjonaliści w 1942 roku z szeregu mniejszych organizacji utworzyli Narodowe Siły Zbrojne, które od 1943 roku jako głównego wroga zaczynają postrzegać Związek Sowiecki. Własne oddziały zbrojne od 1942 roku pod nazwą Gwardii Ludowej zaczęli tworzyć komuniści. Ich struktury powstawały z inspiracji Moskwy i były od niej całkowicie zależne. Stąd dochodziło do licznych tarć Gwardii Ludowej z innymi organizacjami polskiego podziemia, zwłaszcza z NSZ-em. W celu koordynacji wysiłku wszystkich stronnictw politycznych w lutym 1940 roku powstał Polityczny Komitet Porozumiewawczy, który reprezentował najważniejsze w kraju siły polityczne. W styczniu 1944 roku przekształcił się on w Radę Jedności Narodowej, odpowiednik konspiracyjnego parlamentu. Rada Jedności Narodowej w marcu 1944 roku wygłosiła deklarację pod tytułem „O co walczy naród polski”. Zawierała ona wizję przyszłej Polski jako państwa demokratycznego, uznającego prawa mniejszości narodowych. Granice przedwojenne miały być poszerzone o Gdańsk, Prusy Wschodnie oraz Śląsk Opolski. Wizja ta miała się zrealizować poprzez współpracę z aliantami zachodnimi. Współpraca z Sowietami była uzależniona od uznania przez ten kraj przedwojennych granic Polski. Od września 1941 roku na rozkaz naczelnego wodza generała Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej rozpoczął akcję scalania polskich organizacji podziemnych. Struktury Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej, włączyły się oddziały batalionów chłopskich, Gwardii Ludowej Wolność, Równość, Niepodległość oraz większość Narodowych Sił Zbrojnych. Całkowicie poza strukturami konspiracji zbrojnej i politycznej pozostali komuniści, którzy ściśle współpracowali z Sowietami. Stworzony na terenach okupowanej Polski ruch oporu obejmował właściwie wszystkie dziedziny życia. Struktury polityczne, wojskowe i administracyjne były tak rozbudowane, że po wojnie rozpoczęto używać dla nich nazwy Polskiego Państwa Podziemnego. Cywilne władze podległe rządowi emigracyjnego, którego najważniejszym reprezentantem na terenie okupowanej Polski był delegat rządu na kraj. Jemu natomiast podlegały departamenty, czyli administracja centralna i terenowa. W ramach Departamentu Informacji na przykład wydawano prasę podziemną o różnej tematyce, drukowano książki, ulotki czy plakaty. Departament Kultury i Oświaty organizował tajne nauczanie obejmujące nie tylko kształcenie podstawowe, ale i studia wyższe. Odbywały się egzaminy maturalne oraz magisterskie. Za udział w tajnym nauczaniu Niemcy karali więzieniem lub obozem koncentracyjnym.
Struktury państwa podziemnego miały kontakt z władzami w Londynie, co było możliwe dzięki radiostacjom oraz kurierom, pokonującym trasę z okupowanej Polski do Wielkiej Brytanii najczęściej drogą lotniczą. Do najsłynniejszych z nich należeli Jan Karski oraz Jan Nowak-Jeziorański.